Cześć drodzy widzowie, witamy się z Wami przed opuszczonym szpitalem psychiatrycznym w Katowicach. Sprawdzimy to miejsce, zobaczymy, czy coś paranormalnego może się tu wydarzyć. Obiekt jest spory, będzie sporo zwiedzania, więc zaraz zaczniemy. Zapraszamy serdecznie na odcinek. Ze mną jest dzisiaj Iwan, za kamerą. Cześć. I Dawid. Siemka. Także w trójkę wybierzemy się i zwiedzimy ten obiekt. Tak co, idziemy, nie? A więc weszliśmy do środka. Sprawdzimy sobie za dnia. Troszkę przeświecimy latarkami w sumie. Świetny korytarz. O, fajnie. Popatrz tam, ja sobie zrobię screenshota. No jak w każdym opuszczonym miejscu, puszki po piwie, paszki po fajkach. Dokładnie. Trzymaj. Dzięki. Teraz widziałem, że kombinat został zamknięty tak 9-10 rok, więc widzę, że w stanie jeszcze jest. Dobrze, a więc zapraszamy na część urbexową. Piętrami polecimy. Jak jesteśmy na parterze, widzimy cały. Wszyscy mamy tryby samolotowe, nie? Tak, tak, tak. O nie, jeszcze nie. Dobra, no to co? To chodźmy. Szpital został wybudowany dla pracowników koncernu pobliskich zakładów przemysłowych. Inwestycja na tamten czas była naprawdę pokaźna, z uwagi na fakt, iż szpital dysponował ponad setką łóżek. Znajdował się tu m.in. oddział chirurgiczny i internistyczny, a tuż przed zamknięciem obiekt został przemianowany na szpital psychiatryczny. Obiekt określany jest jako stary szpital psychiatryczny, co jest nieścisłością, gdyż był to szpital miejski z oddziałem psychiatrycznym. Obecnie funkcjonuje Centrum Psychiatrii w Katowicach, które zlokalizowane jest także pod adresem ulicy Janusza Korczaka 27, jednakże za stałym obiektem w nowym budynku. Dziś ten pierwszy straszy swoim wyglądem. Placówka powstała w latach 1906-1908. Na 200 lat istnienia przedsiębiorstwa Giesze. Zaprojektowali ją George i Emil Zilmanowie, projektanci m.in. Giszowca, Nikiszowca i Huty Utheman śląskiego Czarnobyla. Gmach przy ulicy Janusza Korczaka 27 wybudowano w stylu historyzmu ceglanego z elementami modernizmu. Prawie 4000 użytkowych metrów kwadratowych zachowały się m.in. dwubiegunowe klatki schodowe czy pomieszczenie dawnej kaplicy z witrażami, noszącego nazwę Huten-Lazaret, na polski przetłumacząc szpital hutniczy, otaczał ogród z fontanną i wieloma gatunkami drzew, a cały teren otacza zabytkowe ogrodzenie. Był to jeden z najnowocześniejszych szpitali w okolicy. Znajdował się tu m.in. oddział chirurgiczny i internistyczny, a tuż przed zamknięciem obiekt został przemianowany na szpital psychiatryczny. Gdy obok wybudowano nowe centrum psychiatry, ten zamknięto i trafił w ręce prywatne. Prace remontowe ruszyły z wielkim rozmachem, lecz zaniechano go, a obiekt dziś stoi pusty. Pisma przychodzące. Pewnie też wpisałem i pracownicy, i pewnie może przedmiot, nie? Lecz latarki tutaj może. No, no to też. Rozstrzelić. Jeszcze nie. Nie patrzymy. No. Cisza. Ciekawe pomieszczenie. Takie opuszczone miejsca mają jedną cechę wspólną. Wszędzie są pentagramy. Tak, to? Podłogi są stabilne, nie? Raczej nic takiego nie grozi, bo nie wiem, zawalenie. Może takie mieszczenie. Tak, fajne pomieszczenie. Wejdź tutaj, nie? No. Już trzy wejścia. prostu. Dobra. Tu będzie coś tam z drugiej strony. Tak samo. Zaskakująco świetnym. Kaplica szpitalna? Nie wiem, czy były jakieś kapliczki w szpitalach psychiatrycznych. Tak? Jak go rozpatrzę, zobaczymy, może kamerę. Tak, to wejść. Tu jest wyjście. Czekaj, rzucę okiem, jak jest z oświetleniem. Chyba spoko. Dobra. No, w takim dobrym stanie się zachowała ta łazienka. No, czas. Tak. No faktycznie. Znaczy, wiesz, duży krąg. No dobra, tył. Okej. Zaglądasz do pomieszczeń, to tam na pełni świeci. Krzesło dostało. Tu jest świetnie. Wow. Można by też było robić. Bardziej bym wprowadził tą górę. O, dobra, tu jest coś. No, no. Teraz tak nie jest idealny w stanie. No, taki strek to już może być gorzej, nie? No, tu trzeba. Tak, tu trzeba miękko. To wygląda, jakby ktoś sobie chciał ognisko tu urządzić. No i przesadzić do ogniska. Od góry się będzie zaczynać. Później. A tu jest zupa. No, uwaga pod nogi. Coś ciekawego? Nie, to nie jest, ale taka głowa ciszy. Wygląda mi to na jakąś dobudówkę. Bo ta ściana jest z cegieł, a ta już z pustaków. bezpiecznie. Jeszcze druga część. O. O, to wysokie jest, więc patrzymy. A, to co niestabilnie może być. Nie zresztą iść, no, gdzie się górę strażnicy. Nie wiem, czy byśmy coś robili na strychu. Nie wiem, czy jest sens. No, w zasadzie pusto tu. No. Czy by się ktoś mógł powiesić, co? Na krokwiach niby jest możliwość. Ale to naprawdę dobrze wygląda. Teraz w zasadzie pusto. Ale tak nie mogę widać. gdzieś niżej robił sesję. Drodzy widzowie, w tym miejscu kończymy część urbexową. Przystępujemy do wyznaczenia sobie miejsca na sesję i zobaczymy, czy normalnie jest tu jakaś aktywność. Na razie potencjalny jeden skok, na innych miernikach cisza. Róg potencjalnie coś wskazał, ale też nie wiem, czy się złapało, czy to było widać. Lecimy, szukamy miejsca, zobaczymy. Zaczynamy część paranormalną. Sprawdzimy, czy coś tutaj jest i czy będzie się chciało z nami skomunikować. Mamy rozłożony duży rempot na krześle. Na schodach jest kulka, na parapecie jest kulka, z drugiej strony tu jest kulka i tam mamy rempota. Minimalizujemy tutaj światło, jeżeli chodzi o latarki ręczne. Jesteśmy dalej na kadwójkach. Chwilę nasłuchamy, sprowokujemy do czegoś. Jeżeli ktoś jest tutaj, niech czymś poruszy albo rzuci czymś. Wiatr. To wiatr. Możesz się tędy przejść, zobaczymy wtedy twój cień, możesz dotknąć któreś z tych urządzeń, możesz usiąść na krześle, przejść tymi schodami. Żadnych. Na razie. Może przenieśli tu wszystkich pacjentów do tego właśnie nowego? To mogło na przykład nic się nie dziać. To było wszystkim zapanować. No, nie, Soczykowa nie dałem to zapnęli, więc... No, totalnie nie, nie? 14 lat temu, 15. A, robimy normalnie. No. Mhm. Sesja z S-Boxem. prawie. Oj, słyszymy was. Czy możesz się przestawić, mężczyzno? Albo mogę chyba. Chyba do oby przechodzę. Albo mogę. Czy jesteś pacjentem tego szpitala psychiatrycznego? Zdarza się? Mogę, ja nie wiem. Czy może jesteś pracownikiem tego szpitala psychiatrycznego? Siatka mi da. Widziałem, widziałem siatkę. Dwa razy widziałem. Czy możesz przejść i dotknąć któreś z tych urządzeń, które są tutaj rozłożone? Ktoś się powiesił na tym piętrze, na tym strychu. Siatka rozładowała. Mhm. Siatka padła. Dziękujemy za odpowiedzi. Nie pójdziesz chyba w strzel. Odchodzimy z tego miejsca. Idziemy na dół. Jeżeli ktoś jest tutaj na górze, niech tutaj pozostanie. Koniec sesji z S-Box. Ja myślałem, czy coś tam chyba stuknęło na dole, ale mi się wydawało. Jakieś głosy były, jakieś dziwne. Były audycje, to było słychać grubo, tak, ale był jakiś gruby głos, ten jeden taki ciekawy był. Słuchajcie, chcieliśmy spróbować w taki sposób, żeby wyłączać sobie nagrywanie, aby nie marnować baterii za bardzo i jak wyłączamy to nagrywanie, to coś się dzieje. Teraz słyszymy dźwięk jakby z zakrętki jakiejś rzuconej. Ewidentnie, nie? Tak. Mówię, drugi raz coś jak mamy wyłączoną kamerę. Co się dzieje? Co? Działa. Czy działa teraz? Siatka. A przynajmniej w ogóle ta nie świeciła, nie? Weźmy repodadą, bo tam... To drugi raz takie się słyszało. Słyszało? Tak, tak. To jest dobra, masz kulkę, tak? Tak, no. Dobra, to daj. Znowu coś słyszałem. No to chyba od moich butów. Kamień. Rempoda masz, nie? No. Akurat chyba zamienił kamerkę, to już mam wcale. Kurka, to wjedzie tam. Gdzie, to żeby ten korek spadł. Było coś takiego? Tak, taki dźwięk. Ciekawe czemu wcześniej. Nie wiem, czy skąd nie było jeszcze teraz. Kurwa, nie wiem. Coś takiego było. Taki dźwięk jakby czegoś takiego właśnie. Jakby taki korek spadł. Właśnie, jestem ciekaw, czy wcześniej był korek. Muszę wziąć... Słyszałeś, nie? No bo nie słuchać. Może to na wejście? Czy jest ktoś z nami w tym pomieszczeniu? tak żeby dźwięk był ciągły. Z tej strony, gdzie teraz płynąłeś, możesz odpowiedzieć na tak. Zielona strona to tak. Druga strona, strona czerwona, to odpowiedź na nie. Jeszcze raz ci pokażę. Zielony, czerwony. Nie wiem, co się stało. Może właśnie się chciał przybliżyć równo za mną. Taki dźwięk ma być. Poczekaj, aż zaświeci się niebieska lampka. Wtedy będziemy mogli porozmawiać. Możesz tak się dotknąć tych kuleczek, które są tutaj rozłożone. Myślę, że zrozumiałeś już instrukcję, bo przybliżyłeś się równo wtedy, kiedy chciałem ci pokazać. Więc zadam ci pierwsze pytanie, spróbuj na nie odpowiedzieć. Takie są sposób. Czy ktoś popełnił samobójstwo w tym szpitalu? Musisz dotknąć mocniej, aby odpowiedzieć. Jesteś po lewej stronie tego urządzenia. Musi być ciągły sygnał. Skorzystaj z energii tego urządzenia. Tak, o to chodzi. Jeszcze karetka. Karetka. Przynajmniej policja. Ktoś popełnił samobójstwo na samej górze tego budynku, na strychu bądź na górnym piętrze. Przyszliśmy tu tylko skontaktować się z tobą. Nie zniszczymy tego miejsca, ani tobie nie stanie się żadna krzywda. Jak widzisz, możesz wpływać na to urządzenie i nic ci się nie stanie. Pobieraj z niego energię i tak możemy rozmawiać. Czy ten budynek przestał funkcjonować w 2009 lub 2010 roku? długo każesz czekać. Za niedługo wychodzimy. To jest ostatnia szansa, żebyśmy mogli jeszcze porozmawiać. Chyba nie chcesz rozmawiać. Nie lubisz rozmawiać z nieznajomymi? Może gdzieś poszedłeś? Wróć. Odpowiedz nam na ostatnie pytanie, a wyjdziemy stąd. Dobrze, żegnamy się. Nie podążaj za nami, jeżeli nadal tu jesteś. Na razie wychodzimy. Zostań w tym miejscu. Nie podążaj za nami. Chociaż na pożegnanie zaświecisz się nową lampkę. A więc opuszczamy miejsce. Kontakt jest znikomy, więc za dużo nie udało nam się porozmawiać. Idziemy. Chyba się zastanawiam, co z piwnicą. O kurde, nie rozkradli tego. Ambitnie, ambitnie. Aczkolwiek rozpalanie drzewa w miejscu bez przeciągu to trochę niezbyt mądry pomysł. No, dokładnie, tam nic ciekawego. Tu małe pomieszczenie, nie? A to może być innego. Patrz, właśnie takie drzwi, nie? Niby z jednej strony mogłaby to być izolatka, ale z drugiej... No nigdy żadnej nie byłem, ale na filmach wyglądały na... tak zabezpieczone, żeby sobie nikt krzywdy nie zrobił. No właśnie, chociaż... tutaj też... środkowego. Ale widać, że tu kafelki fachowe składanie byle łęcina. I tu jest wyjście na prawo. Dalej. Jeszcze jedno dalej. I to są schody do wyjścia. I w tym oto miejscu wejścia do szpitala psychiatrycznego w Katowicach kończymy naszą wyprawę. Nie zarejestrowaliśmy zbyt dużo, chyba że na SB się wyłapało coś więcej. Eksplor fajny. Za dnia tu w ogóle fajnie wszystko widać. Można spokojnie tutaj się przechadzać, bo jeżeli chodzi o podłogę, no to jak Iwan powiedział w filmie, na spokojnie tutaj świetnie się zachowało wszystko. Góra jakby jest taka dobudowana, nie? To wygląda jakby naprawdę... No, było to właśnie dość nowe, nie? Czyli właśnie 94 rok, jak był na chodzie ten szpital, to, no to nie jest jeszcze aż taka duża różnica, nie? Opuszczone jest chyba od 2009-2010 roku. Nie mieliśmy niestety potwierdzenia, ale no, kto się przybliżał, co się przybliżało, małe, jakieś krótkie, chwilowe odpowiedzi. Tego nie wiem. Aktywność no mała, ale na górze kulka zaświeciła. Tego nie mamy w nagraniu niestety, ale mamy nadzieję, że odcinek się w miarę spodobał. Więc z tego miejsca się żegnamy. Lecimy z chłopakami dalej i do następnego.